Przygotuję ci serce, o Chryste, przygotuję ci serce niewinne, takie jasne, radosne i czyste. Przygotuję ci serce, o Chryste, przygotuję ci serce ofiarne, lecz odrzucę, co kusi i wabi. Przygotuję nadzieją i wiarą, przygotuję ci serce ofiarą. Przyozdobię ci serce miłością, taką wielką, co wszystko zwycięża, abyś wstąpił do niego z radością. Przyozdobię ci serce miłością, przyozdobię ci serce dziecinne, takie małe, tak biedne i słabe, a ty wlejesz mi siły swe dziwne, kiedy wstąpisz w me serce niewinne. Przygotuję ci serce, o Chryste, przygotuję ci serce niewinne, takie jasne, radosne i czyste. Przygotuję ci serce, o Chryste, przygotuję ci serce ofiarne, lecz odrzucę, co kusi i wabi. Przygotuję nadzieją i wiarą, przygotuję ci serce ofiarne. Z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Duch Święty wspomagał w modlitwach.
Oczyść nasze serca, oświeć i rozpal uczucia, abyśmy godnie i pobożnie zanosili modlitwę do Ciebie i zasłużyli na jej wysłuchanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przynieśli was do kościoła i przyjęłyście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Dziś też odnowicie przyrzeczenia chrzcielne i zostaniecie pokropieni wodą święconą, abyście pamiętały o wielkiej łasce otrzymanej z sakramentu chrztu świętego. A zjednoczenie z Chrystusem w pełni dokona się, gdy przyjmiecie Komunię Świętą. Teraz poprosimy rodziców, by was pobłogosławili. Bardzo proszę, aby rodzice powtarzali słowa błogosławieństwa. Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię zachowa od wszelkiego złego. Niech Cię zachowa. Niech Cię prowadzi i Cię strzeże. Niech Cię prowadzi i Cię strzeże. Abyś wzrastał w łasce u Boga i ludzi. Abyś wzrastał w łasce u Boga i ludzi. I ja Cię błogosławię. I ja Cię błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Thank you.
Trzeba bardziej słuchać Pana Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr.
także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiliście na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu po prawicy swojego jako właściciela i zbawiciela, aby zapewnić Izraelitom nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu, i zwierząt, i starców, a liczba ich była miliardy miliardów i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszała, jak mówiło: siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A czworo zwierząt mówiło: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Oto słowo Boże. Alleluja. A Jezus przyszedł, wziął
wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiaj bardzo niezwykłe spotkanie, taka sytuacja. Apostołowie byli nad morzem i pomyśleli sobie, że co będą robić? Są nad morzem, to co można zrobić? Łowić rybę. Dokładnie, słuchajcie, no była łódź, wsiedli i popłynęli łowić ryby w nocy, w środku nocy. Rano, ja myślę, że to jeszcze nie było tak jasno, ktoś wstał na brzegu, nawet nie wiedzieli kto, i pyta się ich, czy mają coś do jedzenia. No nic nie złowili, nic nie mieli. I słuchajcie, taka dziwna sprawa, ten ktoś mówi im, żeby rzucili sieci z drugiej strony łódki. No, to nie ma sensu za bardzo, jak z tej strony łódki nie ma ryb, to z tej drugiej strony no też ich nie będzie. A co takiego się stało, jak rzucili te sieci? Kto pamięta? Co takiego się stało? Sieć była napełniona rybą. Dokładnie, bardzo, bardzo dużo ryb. Szybko to zauważyli. I wtedy dopiero Jan powiedział, to jest Pan. Skąd on wiedział, że to jest Pan, że to Pan Jezus tam stoi na brzegu? Nie widział go dobrze. Skąd wiedział, że to jest Pan? To jest trudne pytanie. Słuchajcie, bo na samym początku, 3 lata wcześniej, było dokładnie to samo. Pan Jezus przyszedł nad ranem do tych samych apostołów, kiedy oni wtedy też łowili ryby, 3 lata wcześniej. I dokładnie to samo im powiedział, zarzućcie sieci z drugiej strony. I tak samo złowili pełne sieci ryb. Oni poznali Pana Jezusa nie po wyglądzie, nie po Jego słowach nawet, ale po tym, co zrobił. To jest niezwykle ważne, bo słuchajcie, po czym my dzisiaj poznajemy, kto przystępuje do pierwszej komunii świętej? W jaki sposób? No, ktoś w Mościskach będzie przechodził chodnikiem. Skąd będzie wiedział, że to akurat wy przystąpiliście do pierwszej komunii? A nie na przykład ja, albo tutaj ministranci. Skąd to wiadomo? No, Adrian. No po wyglądzie. Dzisiaj was poznają po wyglądzie. Przez cały tydzień będą was widzieli z daleka w tych białych ubraniach. Jak będziecie przychodzili na mszę świętą, na nabożeństwo majowe, wszyscy będą wiedzieli. Wyjdziecie z kościoła, tu wszyscy, nawet ci, co tam z tyłu stoją i nas teraz nie widzą, to będą wiedzieli, kto był w pierwszej komunii świętej. No dobrze, a za tydzień? A za 2? Będziecie dalej w tych strojach chodzić do kościoła, do szkoły? No słuchajcie, nie. Popatrzcie tam do tyłu na dorosłych. Nikt z nich nie przyszedł w stroju komunijnym dzisiaj. Nie wiem, czy jeszcze mają. Ja bym się do mojego raczej nie zmieścił. Tak jak większość tutaj. Ministranci to samo. Ksiądz proboszcz ma jeszcze swój strój komunijny, też już nie. Nie wiadomo, to już coś się z tym stało nawet. Ale słuchajcie, tu o to chodzi, że mają nas poznać, że my jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, że my przyjmujemy Pana Jezusa nie po wyglądzie, nie po wyglądzie, a po czym? Po czym dzisiaj apostołowie rozpoznali Pana Jezusa? Nie po wyglądzie. Jak? W jaki sposób, Chrystian? Po Jego uczynku. Po Jego uczynku, po tym, co zrobił. Słuchajcie, tego wam chciałbym życzyć. Jak te stroje będą gdzieś w szafie, albo jeszcze gdzieś tam na strychu, jak już inne dzieci będą je przymierzały za rok, za 10 lat, czy tam kiedy, żeby was można było rozpoznać nie tylko po wyglądzie, że wy przyjmujecie do serca Pana Jezusa, ale właśnie po waszych uczynkach. Amen. Zanim przyjmiecie komunię świętą, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Chrystusem, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na chrzcie święty, a którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Proszę o to, drogie dzieciom świeckim.
pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą próbą. Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
I skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Została ofiarowana jako na wasza Paschę. Bez Niego synowie światłości rodzą się do wieczne Boże życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią łaskę paschalną, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymny Twojej chwały. Nieustannie i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie,
abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Z Chrystusa, z Chrystusami, Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmiechamy się.
Pierwsze komunie święte naszych dzieci jest szczególną radością dla wszystkich rodzin i całej parafii. My, jako rodzice, świadomi zobowiązań wywołujących z daru wiary, pragniemy troszczyć się o religijny rozwój naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości. Tobie, księże proboszczu Władysławie i księże Bartłomieju, dziękujemy za dar Jezusa Eucharystycznego, udzielonego dzisiaj naszym dzieciom. Prosimy Was o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, by wzrastały one w mądrości i łasce na większą chwałę Bożą. Pragniemy również podziękować Pani Dyrektor Teresie Tytercz, wszystkim nauczycielom i wychowawcom oraz Pani Wandzie Krew, siostrom zakonnym i siostrom katechetkom, Panu Organiście, rodzicom chrzestnym za ich trud i poświęcenie oraz wszystkim, którzy dzielą z nami radość dnia dzisiejszego. Niech Chrystus Pan Wam błogosławi, a Matka Boża niech otoczy Was opieką i obdarzy potrzebnymi łaskami. Bóg zapłaci. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.